Jak odkryłem bycie blisko z Panem Bogiem? Przez Eucharystię. I to taką zwykłą parafianą. Wpadł mi w ręce mszalik mojego taty. Mój tata się Panu Bogu delikatnie rzecz ujmując nie narzuca. To był mszalik z lat 50. taki do komunii. Po jednej stronie po polsku, po drugiej po łacinie. To mnie trochę interesowało, bo to takie nieznajome. Ale zacząłem go czytać i tam mnie w końcu ktoś potraktował poważnie. Wytłumaczył mi, na czym polega ofiara mszy świętej i właściwie po co jest to kapłaństwo. Wytłumaczył mi, na czym polegają symbole szat liturgicznych. Ja w końcu zacząłem z tej mszy świętej cokolwiek rozumieć. I zacząłem ją przeżywać w moim parafialnym kościele, gdzie odprawiał wierzący i pobożny wikariusz. Oczywiście w nowym mycie, ale wszystko odprawiał pięknie, bo tą tak zwaną nową mszę świętą da się pięknie odprawić.